Będzie wielu odchodzić, wielu pukać się w głowę. Co ty robisz? Po co to robisz? Po co to jest? Niczego to nie zmienia. Tak jakbyś był rodzicem i wiesz, że urodził się chłopiec, że urodziłaś chłopca, że począł się za twoją sprawą chłopiec, syn, odwrotnie, że poczęła się, urodziła się, urodziłaś dziewczynkę. Może się zmienić sytuacja łącznie z tym, że ten, kogo urodziłaś, kto się urodził, zmieni całkowicie myślenie po tym, jak dzisiaj świat jest. Dla ciebie to, jako twoje dziecko, musi być ten, który jest z urodzenia, nie ten, którego postrzelony świat próbuje w jakiś sposób przekształcić świadomość i ten sam człowiek ulegnie tej presji, przekształca sobie świadomość o swojej tożsamości, tożsamości własnej płci. Dla ciebie to jest ten, o kim ty wiesz, jak on jest w rzeczywistości, jak jest przed Bogiem, jak Pan Bóg dał. I tu podobnie, że sprawa podobnie jeszcze bardziej. Sprawa obrony mszy świętej jest sprawą, w rycie rzymskim jest dana sprawą obrony Boga. Możemy się tylko dziwić, dlaczego tego nie czynili nasi bliscy lat temu, 50. Różne okoliczności to tłumaczą, wyjaśniają. Usprawiedliwić się nie da. Oddanie mszy świętej w rycie rzymskim było czynem niegodziwym, niesprawiedliwym, na który nie powinien się zgodzić żaden katolik. Zgodziło się tak wielu. Nam przychodzi żyć w czasie, w którym przychodzi mieć postrzeganie odpowiednie już przeszłości, Bogu dzięki, jakąś większą świadomość, wiedzę. Nie wiemy wszystkiego, wielu rzeczy nie wiemy. To, co wiemy, wystarcza. Panie Boże, do końca świata, jeśli poprzedzi to nasza śmierć do naszej śmierci, przy mszy świętej w rycie rzymskim będziemy stać, dopominać się, domagać się przywrócenia najświętszej ofiary mszy świętej w rycie rzymskim do każdego katolickiego kościoła, budowanego i konsekrowanego, dla składania w nich najświętszej ofiary mszy świętej w rycie rzymskim. I powinien przy niej stać każdy katolik, jakbym tutaj popatrzył, to powinno przed nami być morze, morze ludzi. Jesteś ty, a od najstarszego może zacząć. Pani czcigodna. Jest Pan, jest Pani. Trwać. Łaski, pomocy. Pomocy szukać w łasce Bożej u Pana Boga. Nie dać się z tej drogi zawrócić, nie dać się zniechęcić. Nie dać się pokonać czasowi, że właśnie jakieś poczucie. No ale przecież nikt o to tak naprawdę nie zabiega. Nikomu nie zależy, a w ogóle to w obrębie tych, którzy stanęli po stronie mszy świętej, tylu ludzi, jak ksiądz Jacek Bałęba Wielebny powiedział, że zaznacza tylko problem braku miłości itp. itd. Nie patrz na to. Przy mszy świętej w rycie rzymskim stoję. Domagam się, żeby została przywrócona do Kościoła. Szczęśliwie tam, gdzie jest, jest. Trzeba nam pamiętać, są ci, którzy to podkreślają, że w większości najświętsza ofiara mszy świętej w rycie rzymskim jest składana tam, gdzie uznają autorytet Soboru Watykańskiego i posoborowych, każą nam wierzyć papieży. A tego się nie daje zmieścić. Tego się nie daje zmieścić. Jak można składać najświętszą ofiarę mszy świętej w rycie rzymskim w jedności z tym, jeśli chodzi o papieża, który odpowiada za jej zniszczenie. Ludzka głowa to przyjmuje. Tak jak z tą zmianą tożsamości płciowej. Człowiek grzeszny taki jest. Jak wielu tak staje, człowiek też tak może stanąć. My tak nie bądźmy. Bóg jest. Mamy wokół siebie obłudników, którzy wystawiają nas na próbę. Mówiłem w minioną niedzielę i my mogliśmy w swoim życiu czynić podobnie.
a może się nam zdarzy i dzisiaj w jakiś sposób gdzieś stanąć w jakiejś obłudzie, zawsze ją odrzucić. Pana Jezusa na próbę wystawiali obłudnicy. Pan Jezus powiedział tak, jak jest. Co cesarzowi, co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu. Bóg jest przy mszy świętej w rycie rzymskim. Zawsze otrzymamy łaskę, by do końca swojego życia, do końca świata stać. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.